Zaskakującym jest główny przedmiot handlu. Przede wszystkim handlowano pomarańczami. Palestyna stała się głównym producentem pomarańczy w tej części świata, a Polska nagle zaczęła te pomarańcze importować. To były czasy, lata 20-30, kiedy odkryto coś takiego jak zdrowe żywienie. W czasopismach, w tygodnikach kolorowych z okresu tego mówi się, w jaki sposób zapewnić właściwą ilość witamin dla dzieci, jakie jeść owoce. No, takie rzeczy, które dzisiaj cały czas znamy z prasy. Na fali tego zainteresowania zdrowym odżywieniem, oczywiście wśród elit, to było stosunkowo drogie tak się odżywiać, na fali tego zaczęto importować owoce i Palestyna była głównym dostawcą najważniejszego z owoców importowanych przez Polskę w latach 30. Co Polska z kolei sprzedawała? Polska sprzedawała różnego typu towary używane do rozbudowy Palestyny, do budowy osiedli, do zagospodarowania nowych terenów, a więc meble, materiały budowlane, żelazo, gwoździe, a także skrzynki do pakowania pomarańczy, bo jakoś trzeba było te pomarańcze przewozić. A co ciekawe, sprzedawała także nie zawsze legalnie materiały wykorzystywane przez późniejsze izraelskie wojsko, a na początku przez siły żydowskiej samoobrony czy organizacje paramilitarne. Mówię niekoniecznie legalnie, bo o dwóch zjawiskach można mówić. Z jednej strony do Palestyny eksportowano polskie samoloty. To brzmi bardzo dumnie, chodziło o kilka egzemplarzy tych samolotów wyprodukowanych przez warszawskie doświadczalne warsztaty lotnicze. To było głównie RWD-13 i to było legalne. Formalnie ta broń była sprowadzana do Palestyny przez szkoły, no, przez kluby lotnicze, a faktycznie później samoloty te były częścią pierwszych sił lotniczych Izraela w wojnie o niepodległość.